wszystkim, witam Was serdecznie w nowym odcinku na moim kanale, a dzisiaj jest to odcinek ze zbuntowanej, tak? Chociaż w sumie już nie jest zbuntowana, bo jak wiemy, wyzwanie się zakończyło, a nasza Miranda zaczęła normalne życie. No i dzisiaj nadszedł właśnie czas, żebyśmy sobie... a Ty nie możesz adoptować zwierzaka. No właśnie tak, tutaj nasz drogi Diego ma dzisiaj urodziny. Ojej, już mu się zniknęło to marzenie. On chciał kotka. I chciałam mu na urodziny tego kotka w końcu kupić, ale widzę, że nic z tego. No ale i tak adoptujemy. Tylko, że to będzie musiała zrobić dorosła osoba, jak widzę. Więc może ojciec to zrobi? Tak, bo dzisiaj w ogóle mamy urodzinki Diego i urodzinki naszej małej córeczki, bo jak widzicie, dorobiliśmy się również córki. Tak jak chciałam. Mamy synka i córeczkę. Pokój nadal jest niebieski, bez zmian, bo... Jak widzicie, nasze fundusze wcale nie są takie duże, muszę Wam powiedzieć, bo tylko Wicek zarabia na rodzinę. A Miranda, no, hobbystycznie maluje obrazy, ale jak na razie te obrazy to ja wieszam na ścianę, bo przeważnie są to właśnie takie portrety. Chciałam, żeby właśnie namalowała swoje dzieci. Patrzcie, jaka słodka. W ogóle to jest Roberta, tak? Nasza córka ma na imię Roberta. A tutaj powstaje portret Wicka. No, więc tak, za dużo nie zarabiamy. Chociaż jak widzicie też... hobbystycznie dalej kopiemy. Tutaj wczoraj Wicek trochę kopał, właśnie sprzedam to, co tam znalazł, czyli w sumie nic prawie. Ale to zawsze jakiś grosz. Więc okej. Niech on idzie ten mały... Czemu to łóżko mu się tutaj... Idź, zrób sikul. A tata ci adoptuje kota. No i dzień o 18, znaczy wcześniej raczej zrobimy to przyjęcie urodzinowe. Skoro on o tym marzy, to czemu nie? Niech już będzie. Miranda odsypia, bo ona poszła spać bardzo późno. Bo ona malowała ten obraz. Nadal nie mamy pokojówki, więc mamy syf w domu, będzie trzeba go posprzątać. Żeby te koty zawsze są takie same. No chociaż nie wiadomo, co z nich wyrośnie, nie jest szansa, więc wezmę tą Allegrę i... No niech ma na imię Allegra. Tchórzliwy porządnieś. A może jego? Jego wezmę. Zobaczymy, co z niego wyrośnie. To jest prezent urodzinowy dla naszego syna. Tak, jak zwykle on wyjedzie na studia, a my będziemy, wiecie, się zajmować potem. Tak to właśnie będzie wyglądało, bo tak zawsze się to wszystko kończy. Dziecko sobie życzy, a my potem, o. W sumie... A niech będzie Benek, tylko weź... No dobra, bo kotek przyszedł, to może już sobie na niego poczekamy. Miranda śpi, nie ma to jak o 6 rano kota adoptować, kupmy mu miskę. Dobrze, kupiliśmy wszystko. Jak widzicie, troszeczkę nam się w domu zmieniło, ale w sumie nadal niezbyt wiele. Na górze powstał właśnie pokój Diego. Nie pamiętam, kompletnie nie pamiętam, jak to wyglądało wcześniej. Widzisz po kota, dobra. A dziecko tutaj ma leżeć, tak? Świetnie. Więc może Miranda wstanie, weźmie dziecko. Co patrzysz? No dostawić kotka. Cieszysz się? Oglądasz nowe rzeczy? O Boże, to nie dla Ciebie ten kotek, wiesz? Nie żeby coś. Weź tego kota, podaj z nim tu. A Ty podnieś to dziecko z tej podłogi. No właśnie. Nie żeby coś. Możesz ją włożyć tutaj. I ogarnąć ten bajzel. Jaki wy macie problem? A tak będziesz tak trzymał tego kota? No. Idziesz dzisiaj do pracy? Idziesz dzisiaj do pracy. To dobrze, bo się przyda kasa. Jaki wy macie problem? Czemu? Co to za zwiechy? Nie wiem, ale wiesz co? Idź zakop, bo mnie to denerwuje i na to już chwasty rosną. Mirando, co z tobą się dzieje? To przynajmniej odłóż ją do końca. Dzisiaj mamy dzień urodzin. Idziesz do szkoły? No to pa. Ostatni dzień w podstawówce. Oj, Miranda. Oczywiście ona musi mi się zawierzyć na nagraniu, nie? Tak to wszystko było ok, a teraz stanęła jak wryta. No. Ogarnęła się w końcu.
Albo i nie. Aha, kot nam tutaj stanął, super. Świetnie, Benek. Jeszcze ty nam tutaj baguj. No. Niech dziecko idzie sobie tam, ty skorzystaj i ogarnij ten syf w domu. Nadal nie mamy pokojówki. Więc w dalszym ciągu musimy sobie radzić sami. I tak to właśnie wygląda. Nasze dziecko też potrzebuje zmiany pieluszki. Czy to by się udało? Nie, bo ty postanowiłeś akurat w tym momencie iść do pracy. Świetnie! Przyspieszmy to. No nie, ty chcesz mieć kolejne dziecko? Ja nie planowałam więcej dzieci. Ile ty masz? 11 dni? On 12. W sumie jeszcze jedno moglibyście mieć. Ale nie stać was, wiesz? Powiedziałabym, że was średnio stać na dziecko. Musiałabyś się bardziej do pracy przyłożyć. Weź coś zjedz. Jeszcze mamy jakieś resztki chyba, więc wyjedzmy to wszystko. Barbara zamęta. O, rachunki, świetnie. No. Co to jest? To rachunki czy nie rachunki? Chyba rachunki. Świecące naleśniki, to jest zawsze to. O Boże, sama mi zjadła. To w ogóle są naleśniki? Chyba tak, te flambirowane czy coś. Jak się miewa nasz koteczek w ogóle? Aaa, jest zadowolony. On sobie siedzi po prostu, dobrze. Niech sobie siedzi. A mnie denerwuje ta woda. Miranda jedz to szybko i sprzątnij tą wodę, bo mnie denerwuje. Wypełnij to. O, widzę, że rachunki już większe. O, cisza w końcu. Mogłabyś do tego kota iść, gdzie on jest? On sobie je. O. Pochwal za jedzenie, karmy, dopieść, przytul, baw się. Dobra. Kilka interakcji z koteckiem. Tacy kotecek. No cacy koteczek. Ale tutaj nasza dzidzia też potrzebuje uwagi. Co to by się dzieje, dzidzia? Znowu głodna, tak? Wiecznie nienajedzone. Czy po prostu towarzystwo, bo już sama nie wiem. Nie, chyba jest okej. No dobra, to chyba ją nakarmimy. Bo się czysta wydaje, więc pewnie jest głodna po prostu. To nakarmią. Nakarm dziecię. Zaraz wrócą ze szkoły, z pracy, to robimy imprezkę. Potem możesz ją objąć. Włóż ją do końca, to nie działa. Tutaj weź się, przebierz się w ubranie codzienne. Zachowaj resztki, wyrzuć, posprzątaj. No i tak się toczy życie Mirandy, moi drodzy, która nie pracuje. Się zajmuje domem i dziećmi. Super, przebrałaś się pięknie. Dobra, widzę, że mały wrócił ze szkoły. Tak, tato. Piesek jaki fajny. O, co chcesz robić? Zostaje twoim przyjacielem. Dobrze, postaramy się. Na razie możesz się z nim pobawić. Pochwal za. Możesz go pochwalić. Dopieść. Baw się. Po prostu się baw. A czy ty zapłaciłaś te rachunki? Zapłaciłaś, świetnie. Dziecko śpi, więc jej nie ruszasz. Cieszy mnie to bardzo. Której ty wracasz? O 16, dobrze. Bo ja chciałam, żeby to on zorganizował imprezę. Nie wiem, czy on ma telefon. Więc niech zorganizuje to przyjęcie urodziny. Albo niech najpierw je zorganizuje, a potem gdzieś siku, bo wiecie, o 18 wszyscy nam tutaj powyskakują. Więc tak. O Jezu, stracimy przyjaciół. Co za... O, świetnie. Masz się z czego cieszyć, tak mało zarabiasz. Weź się. Idź rób urodziny. Nawet syn cię nie chciał przywitać. Ten już ma imprezę, nie?
więc kupmy tort. Jeden dla Diego i jeden dla Roberty. No akurat tak się złożyło, że mają w tym samym czasie urodziny i w sumie fajnie, bo chciałam zachować taką różnicę wieku między nimi. Co ty masz za przyjaciół? A nie masz przyjaciół właśnie rodziców? No jest. No i dobra, resztę weźmiemy tych, co są twoimi przyjaciółmi. Weź tego Rudolfa, bo płakał, że już nie jest twoim przyjacielem. Sami dorośli na tej imprezie, ale cóż, życie. Ty byś chciał włączyć podarek. Nie przyszli... Aha, świetnie, że nie przyszli wszyscy zaproszeni goście po prostu. Ktokolwiek przyszedł, chociaż... Chyba nas nie lubią. O nie, ktoś idzie, dobra. Idą rodzice, idzie nasz zbagowany ojciec. Ale jest szansa, że się przebierze w domu i będzie normalny. Tak jest. Dobra, jednak przyszli jacyś goście, tak? Jacyś goście jednak przyszli, więc dajecie. Chodźcie. Najpierw może niech on zmuchnie te świeczki. Gdzie ty idziesz? Plotkować na dworze, bo mamy tak mało miejsca w domu, nie? Chodźcie na urodziny. O, jak się pani ładnie ubrała. Pani Krzysztof się ładnie ubrała. Rozumiem. Ja wszystko toleruję. W ogóle ojciec koszula krop... A nie, to jest dziadek, dobra, sorry. Wszystko przez te rude włosy. Jak widzicie, nasi rodzice dalej młodzi i piękni. Bez komentarza. Powiem wam, że niezły z niego przystojniak. Dam mu pragnienie popularności może. Albo romansowanie. Nie, dam mu pragnienie popularności. Ewentualnie poszukiwanie przyjemności. Tak mi to do niego pasuje, nie? Sama nie wiem. No, a dobra, zostawmy to. Jest dobrze. I tą Kasię puszkę chciałam mu postarzyć, bo jest jego przyjaciółką i chyba tyle. Jejku, jejku, znowu milion powiadomień. W ogóle Diego jest przystojniak taki z niego, że nie wiem. Przynieśmy teraz Robertę, zobaczymy co z niej wyrośnie. Też jestem ciekawa. Aha, dziecko nam samo urosło. Dobra. Jeju, jakie ty masz włosy. Oh my god. Pokażcie się. Czekajcie, bo co blisko znowu, nie? Nie no, jak pięknie. Chyba ma takie same włosy jak ojciec, nie? Więc ktoś tam dzwoni do nas, dobra. Wy nie jesteście głodni? Dobra, ja wam jeszcze pewnie jesteście ciekawi, jak ich przebiorę i zmienię, więc jeszcze to zrobię teraz, żeby wam pokazać, także zaraz do was wracam. Dobrze, moi drodzy, tutaj imprezka trwa, ja troszkę zmieniłam ich. Czekaj, czekaj, gdzie idziesz już do rodziców w pokoju? Czekaj. Chciałam wam pokazać właśnie, jak wygląda teraz Diego. Diego, teraz się prezentuję, tak? Trochę mu zmieniłam te włosy. O Jezu. O, no. Jezus. Proszę bardzo, taki przystojniak z niego. Trochę mu tutaj zrobiłam dłuższe te włosy na górze. Tak, kurde lampa. Tak się prezentuje jego fryzurka. Ogólnie jest bardzo ładnym simem, więc no, nie było problemu. Większy problem miałam z małą, bo nie mam fryzurek za dużo dla dzieci małych. Ale myślę, że i tak jest urocza. Czekajcie, bo nie widać. Bo już nie mogę zejść niżej, ale tak właśnie wygląda. Ubranko ma po starszym bracie, bo nie miałam kupionych ubranek dla dzieci. Więc tak to już niestety jest, więc
Weź bądź dobrym starszym bratem i pouczą korzystania z toalety. Tak, ty tutaj sprzątasz ten tort, a potem sobie możesz zjeść. Coś nam się kąpie w ogóle. Jak ja bym tak poszła do kogoś i się wykąpała, to zaraz by się darli. Skandal. No i oczywiście będę musiała zmienić ten. W ogóle zadzwoń. Gdzie ona jest? Tak, zadzwoń do swojej przyjaciółki potem. Tą, którą postarzyłeś mi i zobaczymy, jak ona tam wygląda. Tak, imprezka się sama kręci. O proszę, on też już chce mieć kolejne dziecko. Jak zdążycie, to będziecie jeszcze mieć. Ale chyba nie chcę mieć tego dziecka z Mirandą. Smutne. Mamo! Co ty tam robisz? Przyłącz się do niej może. Tak, do niej zadzwoń i weź ją zaproś, może przyjdzie. Idziecie rzucać piłką. Świetnie, cieszę się bardzo. A myślę, że my poczekamy sobie do końca tej imprezki. Nie, opróżnij to. Mała. Pobaw się czy coś. Przynajmniej tutaj mały syf robi w tym domu powoli. I trzeba śmieci wyrzucić. Więc może zamiast bawić się z jakąś tam babką, która ci się podoba, wyrzuć śmieci. O, przyszła Kasia. My już możemy z nią ten Pegas. Zobacz, czy ci się Kasia podoba. Tak, stańcie im przed telewizorem i najlepiej tutaj flirtujcie. Przyjrzałeś się jej? Nie przyjrzałeś się jej. Chyba... No ale czemu to nie działa? Czemu nie ma pokazane, czy się sobie podobają? Ej! Czy ja coś źle robią? Dobra, Kasia mnie łaskoczy. Boże, jaki tu jest harmider. Tańcz z Kasią. No dobra, moi drodzy. Nie przedłużając, ja będę kończyć ten odcinek. Proszę bardzo, spojrzenie na nasz cudowny dom, który ma w ogóle wspaniały kształt. Wiem, że wam się bardzo podoba. Ja mam w planach przebudować ten dom, ale na razie no, jest jak jest. Tymczasem, cóż, to było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Pewnie jak będę miała ochotę, to jeszcze kiedyś się coś pojawi z jej życia, także no. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!